Konstanty Ildefons Gałczyński, straszna żaba. Konsumenci lokalnej kultury wiedzą to od dawna. Mniej na nią łasi mieszkańcy dostrzegli zapewne przypadkiem. Tak czy inaczej nie da się ukryć, że podczas wakacji muzyka i piękne rymy wyszły na legionowskie ulice, do ludzi. A to dlatego, że w ratuszu we współpracy z MOK-iem postanowiono latem je przewietrzyć. Ideą nowego cyklu Kultura Porusza jest to, abyśmy z poezją, z teatrem wyszli do ludzi. Wyszli na ulicę Legionowa i w sposób taki bardzo przystępny, delikatny pokazali zupełnie coś, z czym na co dzień się nie spotykamy, a mianowicie właśnie poezję i teatr. Świetnym przykładem słuszności ratuszowych zamierzeń był program poetycko-muzyczny Wirtuozi. Paweł Burczyk i Krzysztof Gwiazda oparli go o wiersze poety, którego twórczość na potrzeby spektaklu nie do końca serio pasowała jak ulał. Konstanty Ildefons Gałczyński. Myśmy to nazwali wirtuozi słowa i muzyki. Wszystkie kompozycje są Krzysztofa. On codziennie siada, codziennie rano, pisze i komponuje. Mamy problem, proszę Państwa, bo w zeszłym roku była premiera, dokładnie rok temu, i mamy 365 nowych kompozycji. Teraz ja nie wiem, co z tym zrobić. Nie. No, na kilka lat mamy tak do przodu, także jest co pokazywać. Obaj artyści nie kryli, że zamierzają publiczność głównie bawić i w luźnej, często improwizowanej formie od początku swój zamiar realizowali. Z licznym udziałem ludzi zaciekawionych tym, co w pierwszy piątek sierpnia zorganizowano im w Parku Zdrowia. O, może zrobimy takie losowanie, który wiersz na początek? Kto będzie losował? Może pani, tak? Dobrze. Tu czy tu? Tu czy tu? Tu. Tu. Ma pani rację, po tej stronie nic nie ma. Mam taką teorię, że my jesteśmy po to, żeby ludzie zapomnieli o swoich problemach. Czyli żeby nie myśleli o tym, co jest w polityce, co jest w domu, co jest w przedszkolu, w szkole, w pracy, tylko żeby weszli w nasz świat. My ich zapraszamy do naszego świata, oni tam przez godzinę buszują i po tej godzinie wychodzą, mówią, kurczę, ale tam było fajnie, 2 dni tam byliśmy. A ja mówię, nie, tylko godziny. Ale to czas się tam załamuje i to jest piękne. Dla mnie też to będzie bardzo ciekawe, bo 2 tygodnie temu występowałem na rynku w Legionowie z panem Krzysztofem Cezarym Buszmanem, gdzie mówił swoje wiersze. Ja grałem kompozycję do jego wierszy i to było bardziej w klimacie takim, jakby to było, lirycznym, poetyckim, a dzisiaj mamy pełną zabawę. Także dla mnie też to będzie zupełnie inna odskocznia i zobaczymy, jak publiczność reaguje. Rzeczywiście, grą cieszyli się artyści, śmiechem wybuchali też widzowie. W końcu rzadko miewa się do czynienia z wierszami w tak oryginalnej interpretacji. Mężu, och, popatrz, jaka straszna siaba. Mąż był wyższy urzędnik. Przetarł mgłę w okularze i mówi, rzeczywiście coś skacze po trotuazie. Czy to żaba, czy też nie? W każdym razie ja tym zainteresuję się. Zaraz zadzwonię. Swój grywany dotąd pod dachem spektakl wykonawcy pierwszy raz prezentowali na świeżym powietrzu, co w pewnym stopniu i artystów, i sztukę odświeżyło. To, że jest w plenerze, to po prostu tylko ścian, nie ma ścian. A tak normalnie to były ściany, ale wtedy było duszno, a gdybyśmy byli w środku. A tak jest cudownie. Ja tutaj na tej scenie czytałem poezję wielokrotnie, znaczy w tym samym miejscu, ale kiedy tu jeszcze była piękna scena zbudowana, no to i tutaj najważniejsi są ludzie, najważniejsza jest publiczność, która tu przychodzi, pełna widownia, wszyscy ciekawi. To jest niesamowite po prostu, to jest cudowna inicjatywa, genialna, że można wyjść z kulturą po prostu właśnie na ulicę, do parku, bo to się dzieje w różnych miejscach, tak? I to jest fenomenalne, że ktoś może sobie posłuchać piosenek, poezji, czy w ogóle tak zastanowić się nad życiem, bo tak naprawdę to też o to chodzi. Rada mam, parze się śmieli, kiedy mogła
udać człeka. Widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradła i zwierciadło, szóstą pani.